Historia potopu Noego jest jedną z najbardziej znanych i fascynujących biblijnych historii, podczas gdy większość uczonych interpretuje opis wielkiego kataklizmu jako czysto symboliczny, coraz więcej badaczy twierdzi, że biblijny potop rzeczywiście mógł mieć miejsce. W rezultacie pojawia się coraz więcej dowodów świadczących o tym, że tysiące lat temu Ziemię rzeczywiście nawiedziła niewyobrażalna powódź. Problemem byłby jednak fakt, że to realno-historyczne wydarzenie zostało przedstawione w Biblii niekompletnie. Zakładając, że tak jest, dlaczego ukrywa się przed nami prawdę? Czy Kościół mógł nas okłamać, aby stworzyć własną wersję historii? Odpowiedzi na te pytania są złożone i kontrowersyjne, ale dowodów na to, że potop faktycznie miał miejsce, nie można odrzucić. Zanurzmy się więc razem w przeszłość i spójrzmy na naszą historię w zupełnie nowym świetle. Ale zanim zaczniemy, upewnij się, że dałeś nam łapkę w górę i kliknąłeś subskrypcję. Napisz "zasubskrybowałem" w komentarzach i daj nam znać, co myślisz. Czy potop Noego naprawdę miał miejsce? Najciekawsze i najbardziej pouczające komentarze będą nagrodzone polubieniem i przypięte na górze. Powódź. Zanim przyjrzymy się bliżej zapierającemu dech w piersiach tle potopu, powinniśmy najpierw pokrótce zapoznać się z katastrofą opisaną w Biblii. Rozdział 7 Księgi Rodzaju mówi: I rzekł Pan do Noego, wejdź do arki, ty i cały twój dom, ponieważ uznałem cię za sprawiedliwego. Weź ze sobą 7 zwierząt czystych, samca i samicę i poparze każdego zwierzęcia nieczystego. Podobnie z ptakami powietrznymi, po 7, aby zachować potomstwo przy życiu na całej ziemi. Odtąd przez 7 dni spuszczę deszcz na ziemię, przez 40 dni i 40 nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie stworzenie, które stworzyłem. I Noe zrobił wszystko, co nakazał mu Pan, ale miał 600 lat, kiedy na ziemię przyszedł potop. Dowiadujemy się również, że Noe wszedł na pokład arki ze swoją rodziną, czyli żoną, 3 synami i ich żonami oraz ze zwierzętami. Co zaskakujące, w kontekście potopu wielokrotnie wspomina się o tajemniczych 7 mędrcach, którzy przeżyli potop, a następnie położyli podwaliny pod nową erę ludzkiej cywilizacji. Ale kim naprawdę były te postacie i co miały wspólnego z budową pierwszych starożytnych świątyń oraz egipskich piramid? Mistyczna świątynia. Nasze poszukiwania wskazówek rozpoczynamy więc w starożytnym Egipcie, a dokładniej na ścianach świątyni w Edfu. Położona między Luksorem a Asuanem budowla powstała prawdopodobnie w latach 237-157 przed naszą erą. Słabo zachowane fragmenty murów naukowcy interpretują jako teksty, które mają wyjaśnić początek kosmosu. Co więcej, w tych starożytnych symbolach kryją się ponoć jakieś ukryte przesłania, które pozwalają prawdzie historycznej zabłysnąć w zupełnie nowym świetle. Reprezentując tę mistyczną świątynię, która istniała od początku świata, budowla ta miała służyć jako przypomnienie i projekcja boskiego pochodzenia. 7 mędrców. Ale co mogło oznaczać początek świata? Czy to określenie rzeczywiście odnosiło się do narodzin Ziemi, czy raczej do tego wieku, który w Egipcie nazywano Zeptepi? Mówi się, że w tym, cytuję, czasie pierwszego powrotu bogowie żyli na Ziemi razem z ludźmi. Mówiono, że ujawniona wówczas boska wiedza została zebrana przez śmiertelników w Świętej Księdze, w której zapisano również położenie świętych gór. Ponadto wiele starożytnych egipskich inskrypcji świątynnych wielokrotnie odnosi się do grupy 7 mędrców. Były to jedyne boskie stworzenia, które wiedziały, jak budować świątynie i święte miasta. W ten właśnie sposób 7 mędrców nadzorowało budowę ze szczytów świętych gór. Co może wydawać się szczególnie interesującym, to fakt, że niektórzy badacze utożsamiają położenie tych gór z położeniem wspaniałych piramid. Mówi się nawet, że Thot, który był bogiem księżyca w mitologii egipskiej, był zaangażowany w działalność 7 mędrców. Ten sojusz popchnął do przodu niezliczone monumentalne projekty, w tym także projekt piramid. Sensacyjne znaleziska. Mamy też problem. Oprócz tego, że było ich 7, nie wiemy o nich nic. Aby nawiązać z powrotem do potopu, nie powinniśmy zapominać, że katastrofa ta nie została udokumentowana tylko w Starym Testamencie.
Sumerowie, Babilończycy i Grecy, podobnie jak wiele innych ludów, również znali historię o dramatycznych powodziach, które zniszczyły znaczną część ziemskiego życia. Na tym tle zasadnym wydaje się wniosek, że potop opisany w Biblii sięga tak naprawdę innych, znacznie starszych narracji. Przyjrzyjmy się zatem zapierającemu dech w piersiach odkryciu, jakie brytyjski archeolog Austin Layard odnotował w Asyrii w 1849 roku. Wraz ze swoim zespołem odkrył 25 tysięcy tabliczek z pismem klinowym, na których wymieniono m.in. królów rządzących krajem przed i po Wielkiej Powodzi. Archeologiczny skarb zawierał jednak inny, nie bez znaczenia element, słynną na całym świecie epopeję o Gilgameszu. Potop Gilgamesza. Co warto podkreślić, fakt ten stał się znany dopiero ponad 20 lat po pierwotnym odkryciu. W 1872 roku George Smith postanowił rozszyfrować kolejne części przestarzałej już kolekcji tabliczek. W skrócie, słynna dziś historia opowiada o tytułowym królu Gilgameszu z Uruk, który wyrusza do przodka rodzaju ludzkiego, aby tam szukać nieśmiertelności. 11. część, która nosi tytuł Powódź, jest dla nas dziś szczególnie ekscytująca. Zapytany przez Gilgamesza, dlaczego jest nieśmiertelny w przeciwieństwie do niego, Utanapisti ujawnił starożytną tajemnicę katastrofy dawno temu. Jeśli przyjrzymy się bezpośrednio szczegółom tej tradycji, dla każdego powinno być od razu jasne, dlaczego biblijny wariant Noego jest najprawdopodobniej tylko modyfikacją tabliczki Gilgamesza. Gwoli ścisłości należy jednak zauważyć, że wersja tabliczki nie zachowała się w całości, dlatego jej treść została zrekonstruowana z sumeryjskich, babilońskich, akadyjskich i niektórych innych fragmentów tradycji. Arka z Jusiudry. Opowieść mówi, że bóg Enki ostrzegł człowieka imieniem Zjusiudra przed zbliżającą się katastrofą powodziową, która zniszczy całe życie na ziemi. Aby uchronić się przed powodzią, Enki poradził Zjusiudrze, aby jak najszybciej zbudował duży statek. Po tym jak we śnie otrzymał ostrzeżenie od Boga, nie wahał się i natychmiast zburzył swój dom, aby z jego fragmentów zrobić statek ratunkowy. Czyniąc to, ponownie posłuchał wyraźnego polecenia bóstwa, by nie ostrzegać innych ludzi o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Po ukończeniu statku Zjusiudra załadował na niego wiele zwierząt, swoją żonę i resztę rodziny. Później, gdy wody potopu stopniowo opadły, Zjusiudra i jego żona zostali nagrodzeni za ocalenie istot poprzez ubóstwienie i zaproszenie do legendarnej Krainy Błogosławionych. Poszukiwanie pochodzenia. W tym miejscu spójrzmy dalej poza ramkę biblijną. Oprócz wspomnianych już mitologii, masowe katastrofy powodziowe były również opisane w wielu innych kulturach, w tym hinduizmie, w starożytnych islandzkich sagach, w szeregach australijskich aborygenów oraz w Chinach antyk. Czy wobec tej równie bujnej i różnorodnej sytuacji źródłowej jest do pomyślenia, by wszystkie te historie miały charakter metaforyczny? Czy naprawdę mamy do czynienia z mitem, który został podchwycony i zmodyfikowany w różnych częściach świata? Pewnym jest, że na przestrzeni tysiącleci rzeczywiście miało miejsce na Ziemi wiele poważnych powodzi. W związku z tym istnieje teoria, że sagi naprawdę odnoszą się do prawdziwych wydarzeń, ale dramatyzują je bez ograniczeń. Wiemy natomiast, że między 13 tysięcy a 9 tysięcy lat temu część Azji i Europy doświadczyło powtarzających się tzw. kontynentalnych megapowodzi. Takie incydenty zwykle mają miejsce, gdy pękają zbiorniki lodowe. Również erupcje wulkanów i trzęsienia ziemi, a także napływ wody do Morza Czarnego są wielokrotnie omawiane jako przyczyny potopu. Z drugiej strony, nie mniej ekscytujące są podejścia, które lokują tło potopu nie na ziemi, ale w przysłowiowym niebie, w kosmosie. Obcy pocisk. Pewne założenia opierają się na konsekwencjach uderzeń różnych meteorytów i asteroid. Jakiś czas temu pocisk z kosmosu uderzył w powierzchnię Ziemi i wywołał ogromną falę pływową. Podejście zaproponowane przez Austriaka Otto Heinricha Macka jest równie odważne, co intrygujące. Asteroida nie tylko wywołałaby katastrofę powodziową o biblijnych proporcjach, ale także zniszczyła legendarne wyspiarskie królestwo Atlantydy. W ramach swojej pracy, w której analizował liczne legendy o potopie różnych ludów, Mac doszedł do wniosku, że katastrofa musiała mieć miejsce 8498 lat przed naszą erą.
Arka Noego i jej znaczenie w religii. Arka Noego to jedna z najczęściej dyskutowanych historii. Tym, co czyni Arkę szczególnie interesującą, jest to, że mówi się o niej nie tylko w chrześcijańskiej Biblii, ale także w tekstach z judaizmu oraz islamu. Co więcej, Sumerowie, znani również jako lud Shinearu, również mówili o wielkiej powodzi. Z całą pewnością wydaje się, że ta powódź miała miejsce kilka tysięcy lat temu, ale naukowcy i badacze kwestionowali ważność tych tekstów aż do dziś. Wielu badaczy zastanawiało się, czy statek tej wielkości byłby w stanie przetrwać masową powódź? Inni zastanawiają się również, jak statek mógł być wystarczająco duży, by pomieścić tak wiele zwierząt. Jednak eksperci są przekonani, że historia ta jest prawdziwa po znalezieniu czegoś, co ich zdaniem jest pozostałością Arki Noego. Arka Noego w górach Ararat. Mniej więcej w kwietniu 2010 roku zespół chińskich badaczy ogłosił, że znalazł wrak Arki Noego w tureckich górach Ararat. Tak twierdziły teksty historyczne. 15-osobowy zespół naukowców twierdzi, że jest na 99% pewien swojego odkrycia, a jedyną możliwością jest to, że szczątki należą do Arki Noego. Zespół badający znalezisko zorganizował konferencję prasową i szczegółowo opisał, w jaki sposób znalazł kawałki drewna i liny, które prawdopodobnie zostały użyte do budowy Arki. Zrobili obszerne zdjęcia i filmy z wraku, udostępnili je ludziom na całym świecie, którzy zapragnęli dowiedzieć się więcej o tym odkryciu. Zespół naukowców z chrześcijańskiej organizacji, znanej jako Noah's Ark Ministries International, również twierdzi, że znalazł większą konstrukcję statku na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza w górach Ararat. Aby spojrzeć na to z perspektywy, szacuje się, że góry mają około 5100 metrów wysokości. Mówi się, że znalezione kawałki drewna mają około 4800 lat, co idealnie pasuje do historii opowiedzianych w Księdze Rodzaju, biorąc pod uwagę, że historia biblijna mówi, że świat ma tylko około 6000 lat. To, co czyni to odkrycie niewiarygodnym, to fakt, że badacze nie tylko znaleźli fragmenty drewna cyprysowego, czyli dokładnie tego, którego Noe miał użyć, ale także znaleźli dowody na to, że statek był podzielony na kilka małych segmentów. Segmenty te bardzo przypominają stajnie, w których byłyby trzymane zwierzęta. Według zespołu naukowców te stajnie byłyby wystarczająco duże, by pomieścić większość gatunków zwierząt, w tym dużych ssaków, takich jak lwy, niedźwiedzie czy nawet słonie. Mówi się, że dokładna lokalizacja tych znalezisk była utrzymywana w tajemnicy przez rząd turecki do czasu przeprowadzenia wykopalisk. Istnieje jednak wiele spekulacji, że te odkrycia mogą nie być prawdziwe. Według kilku naukowców i badaczy takie znalezisko nie byłoby prawdopodobne, biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od uderzenia Arki w ląd. Niektórzy naukowcy odrzucają również pomysł, jakoby Arka Noego istniała kiedykolwiek, jednak ta teoria wydaje się niewiarygodnie nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę, jak wiele zeznań naocznych świadków zostało złożonych na przestrzeni lat i ile starożytnych cywilizacji mogło bezpośrednio wywodzić się z rodziny Noego. Wszyscy twierdzą, że powódź miała miejsce. Pomijając to wszystko, istnieje kilka kluczowych informacji, które mogą obalić to odkrycie. Według kilku naukowców, kurdyjski przewodnik górski mógł zostać zauważony, gdy ciągnął dużą ilość drewna na szczyt pasma górskiego. Podobno próbował zbudować fragment statku na szczycie gór. Miał również stopić śnieg i położyć tam drewno, dając złudzenie, że zostało niedawno odkryte po wielu latach uwięzienia pod lodem. Te twierdzenia nigdy nie zostały udowodnione, ale z pewnością jest możliwym, że odkrycie to mogło zostać stworzone przez oszusta, który chce wyłudzić od ludzi pieniądze w zamian za poprowadzenie ich na górę. Niektórzy badacze, którzy wierzą, że historia Arki Noego jest autentyczna, spierają się również, czy na pewno Arka mogła zostać znaleziona tak wysoko. Według tych naukowców, jeśli historia ta jest prawdziwa, jest prawie niemożliwe, by poziom wody podniósł się tak wysoko, by Arka mogła być na poziomie 4000 metrów nad poziomem morza. Według naukowców na świecie po prostu nie ma wystarczającej ilości wody, by wznieść łódź tak wysoko. Czekamy na Twoją opinię. Czy wierzysz, że potop opisany w Biblii naprawdę miał miejsce? Jak zawsze podziel się swoimi przemyśleniami, sugestiami i opiniami na temat dzisiejszego filmu w komentarzach. Nie zapomnij zostawić nam polubienia i kliknąć subskrypcji, aby być z nami na bieżąco. Na koniec sprawdź koniecznie nasze pozostałe odcinki na kanale, które umieściliśmy dla Ciebie właśnie tutaj. Dziękujemy za oglądanie. Życzymy miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.